Firma Transnet stopniowo dostarcza do mieszkańców samoprzylepne kody kreskowe. Należy je przyklejać na worki do segregacji odpadów. Ma to usprawnić system selektywnej zbiórki. Nowa dyrektywa dotyczy tylko mieszkańców zabudowy jednorodzinnej. Mieszkańcy bloków funkcjonują na starych zasadach, dostarczając odpady do tak zwanych gniazd. Tylko w samych Policach stoi 140 gniazd z pojemnikami na szkło, papier, makulaturę i odpady bio. Zdaniem naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami Sławomira Dmuchowskiego ich liczba jest wystarczająca. Mieszkańcy domków jednorodzinnych takie małe gniazda mają na swoich posesjach. Teraz każdy odbierany od nich worek będzie musiał posiadać kod kreskowy. Celem tego monitoringu jest to, żeby jednoznacznie wskazać, że nastąpił fakt odebrania odpadów. Czyli jeżeli operator odbiera odpady od mieszkańca, skanuje go, to w tym momencie w gminnym systemie monitoringu pojawia się informacja, że takie odpady są odebrane. Kody kreskowe trafią do posiadłości, w których zadeklarowano segregację. Każda nieruchomość ma przyporządkowany indywidualny kod kreskowy. Identyfikuje on rodzaj zbieranych odpadów oraz adres nieruchomości w celu łatwiejszej kontroli przebiegu segregacji śmieci. Dzięki temu systemowi monitoringu my możemy wykazać, że mamy zebrane poszczególne frakcje odpadów w takiej wysokości, jak jest to wskazane w ustawie. Takie rozwiązanie stosuje większość państw Unii Europejskiej.